Hitler lubił powtarzać: narodowy socjalizm to biologia w działaniu. Ten podział na dzieci godne prawa do życia i dzieci niegodne tego prawa, to jest podział na ludzi i nad ludzi. I to też jest eugenika. Eugenika zajmowała się takim różnicowaniem ludzi, takim selekcjonowaniem ludzi. Wartościowi, mało wartościowi, bezwartościowi. Oglądając nasze filmy na www.aha.pl wspierasz powstawanie nowych.